Wspominał Pan dzisiaj o tym, że jest konieczność wzmocnienia marynarki wojennej. To jest... Co jest dla Pana priorytetem, jeśli chodzi o to kwestię? Jeśli chodzi o marynarkę wojenną, jeśli chodzi o te sprawy, priorytetem jest postawienie właśnie na marynarkę wojenną. W dziedzinie zbrojeń, w dziedzinie modernizacji, transformacji armii jest kontynuacja i o tym mówiłem też na Komisji Obrony Narodowej, ale szczególnie wsparcia potrzebuje marynarka wojenna. Wojska lądowe, tam już dużo zakupów się dokonało, musimy stawiać na siły powietrzne, obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową, to jest niezmiernie ważne, ale marynarka wojenna w obliczu tych zagrożeń, o których też mówiłem, infrastruktura krytyczna, bezpieczeństwo szlaków transportowych, możliwość korzystania z szlaków transportowych, ochrona i obrona wybrzeża. Marynarka wojenna jest potrzebna na czas pokoju, na czas kryzysu i na czas zawsze najtrudniejszego wyzwania, jakim jest wojna i do tego się zawsze musimy swoje siły zbrojne przygotowywać. Bardzo będę mocno stawiał na marynarkę wojenną, zgodnie z zapotrzebowaniem, które będą zgłaszać wojskowi. To nie politycy mają decydować, jaki sprzęt kupować, tylko po zasięgnięciu opinii, po celach strategicznych. No, dlatego tak ważne są cele strategiczne, ale chciałem tutaj być właśnie, żeby dać to świadectwo konieczności transformacji marynarki wojennej.